taki mi dzisiaj przyszedł do głowy. Niewinny, miły walczyk mostowy. O gościu, który kasy miał kupę, lecz wpadł w kłopoty przez jedną. Ze wstydu spłonął, powiem wam wprost, jak łazienkowski most. Usiadł wieczorem nad klawiaturą znany dziennikarz z miną ponurą. W necie napisał do byłej żony: w Warszawie chyba jestem spalony. Poniżej ktoś mu dopisał post: jak łazienkowski most. Rzekł mu kolega: po co, Kamilu? Łzy teraz toczysz jak krokodyl w Nilu. Chodzą pomysły ci po głowie głupie, by pogodynkę klepać po p***. Spalony jesteś, powiem ci wprost, jak łazienkowski most. Miast wykonywać swe obowiązki, na wynajętym wchodziłeś w związki. Wiesz, że w robocie czeka cię bura, jak ci na klatce ktoś ściągnie kaptura. Spalony będziesz, powiem ci wprost, jak łazienkowski most. Życie z zasady ma blaski i cienie, ma też robota, je w TVN-ie. Więc nie narzekaj, lepiej kochany, że czasem widzisz stół. Tak to już bywa, powiem ci wprost, jak łazienkowski most. Wiadomość wysłał mu kumpel z Facebooka: w necie już piszą, że roboty szukasz. Bo miast zdarzenia śledzić i fakty, ty wolisz dragi, lateks i akty. Oj, bo piszę cię kiedyś wprost, ze wstyd spal się jak most. Coś ci poradzę, posłuchaj bracie, może robotę znajdziesz w Polsacie. Alternatywa tam czeka cię spora, tu zapędowska, a tam znów kora. Możesz tam sobie klepać do woli i nikt cię z pracy nie wyrzuci.